Witam Państwa. Proszę Państwa, zaproszono mnie niedawno do Ożarowa Mazowieckiego na uroczystość odsłonięcia szczególnej tablicy upamiętniającej. Protest pracowników przeciwko likwidacji fabryki kabli w Ożarowie. Napis na tablicy brzmi tak, dla upamiętnienia determinacji i nieustępliwości załogi, mimo kilkudniowej siłowej interwencji ochrony i policji w dziesiątą rocznicę dramatycznych wydarzeń. Występowałem tam właśnie przed dziesięcioma laty, zaproszony przez Solidarność. Wystąpiłem i teraz na prośbę dzielnych i mądrych ludzi, niegodzących się na zniszczenie dobrego, wydajnego, nowoczesnego zakładu pracy. To, że przegrali z głupcami kasującymi polski przemysł pod pretekstem niezbędnej prywatyzacji, liberalizacji, wolnego rynku i tak nie umniejsza wagi ich ówczesnej walki. Zarządzana w ramach tzw. transformacji ustrojowej likwidacja przemysłu spowodowała upadek tysięcy zakładów pracy i całych gałęzi przemysłu, gospodarki, wytwórczości. Teoretycznie likwidacja niewydajnego dziedzictwa socjalizmu, tych molochów wielkich, prawda, miała spowodować szybki rozwój kraju. Praktycznie jednak nastąpiła dzika prywatyzacja i niepohamowane rozkradanie, rozkradanie proszę Państwa, czego tam było wspólnej społecznej własności, własności wytworzonej przez, przez pokolenia pracujących za pół darmo w PRL-u ludzi. Brak krajowego przemysłu to równa się z brakiem pracy. Aktualnie mamy, proszę Państwa, 2 miliony bezrobotnych. Doliczmy do tego 2 miliony zarobkowych emigrantów, w sumie 4 miliony Polaków w sile wieku nie tworzy polskiego dobrobytu, nie płaci składek ZUS-u, nie oszczędza w polskich bankach, nie buduje lepszej przyszłości swoich rodzin w swoim kraju. Polska się nie rozwija, lecz zwija. Jedyne, co tu dobrze rośnie, to horrendalny dług i kasta urzędnicza rządzącej partii. To jest jedyna, proszę Państwa, grupa społeczna, która nieustannie dostaje kolejne premie, bo ta partia wymyśliła, że jak się kupi wszystkich urzędników w Polsce, będzie rządzić tutaj do końca świata i jeden dzień dłużej. Premier podczas gospodarskiej wizyty w Opolu skarcił zgromadzony aktyw, że nie rodzi dzieci, i żartobliwie zachęcał do zwiększonego wysiłku na rzecz prokreacji. Powinien ktoś również żartobliwie zapytać, a do czego te dzieci mają się tak spieszyć, panie premierze: do zamykanych szkół, do upadającego centrum zdrowia dziecka, do nielicznych złobków i przedszkoli, do biedy, do braku szans? Do kraju, który przez 20 lat nie jest w stanie zbudować jednej autostrady za polskie pieniądze. Pieniądze na inwestycje nieustannie musimy wyrywać z Brukseli, czyli od społeczeństw, które są produktywne, które nie pozwoliły na zamknięcie swoich stoczni, ursusów, żerani, fabryk kabli, takich jak wożarowie. A wożarowie właśnie rozumiano to już 10 lat temu. Proszę Państwa o dziwo, ostatnio nawet niemieckie gazety piszą, że polski przemysł kurczy się, że tak źle dawno już nie było. To są nagłówki z niemieckich gazet ekonomicznych Handelsblatt i Financial Times Deutschland. Piszą one o czarnych chmurach nad polską gospodarką. Niemcy nie mają wątpliwości, że rozwiewa się Tuskowy mit Zielonej Wyspy. Polska uznawana dotychczas za lokomotywę gospodarczą, nie ma już więcej pary. Polska traci gospodarczy impet. W Ożarowie, proszę Państwa, przed dziesięcioma laty wiedziano już o tym, że bez przemysłu Polska straci. Impet Gospodarszy. Szacunek dla Was, Panie i Panowie z Żarowa.